Cześć, nazywam się Kaja Klimek i bardzo, bardzo serdecznie witam Was na festiwalu Młode Horyzonty. Jestem Waszą przewodniczką po sekcji filmów Filmowe Odkrycia. To konkurs na tym festiwalu i możecie w nim zobaczyć bardzo różne filmy. Wśród nich jest również film pod tytułem Pies i robot. Niesamowita animacja, wspaniała, absolutnie wspaniała. Bardzo ją pokochałam, nie ukrywam tego przed Wami. A przy okazji jest to film, który powstał na podstawie komiksu. Pewnie część z Was czyta komiksy. Ten komiks jest dosyć specyficzny, zresztą tak jak ten film, bo z ekranu nie pada ani jedno słowo, a mimo wszystko udaje się opowiedzieć niesamowitą, magiczną i wspaniałą historię. To historia o przyjaźni tytułowego psa i tytułowego robota. To spotkanie dwóch światów, bo jednak świat zwierząt i świat maszyn są trochę odległe od siebie, a do tego to wszystko dzieje się w Nowym Jorku. I przyznam szczerze, nigdy nie byłam w tym mieście, ale gdybym miała wybierać, to chyba wolałabym najpierw pojechać do Nowego Jorku, który możemy zobaczyć tutaj na ekranie. To jest miasto, w którym właśnie każdy ma swoją bardzo specyficzną historię. Moją ulubioną bohaterką, którą tutaj zobaczycie, jest ośmiornica grająca na perkusji w metrze. Chciałabym nią być, chciałabym ją poznać, chciałabym z nią porozmawiać. Oczywiście też chciałabym poznać naszych głównych bohaterów, bo losy ich przyjaźni, to spotkanie, to ta tęsknota za tym, żeby mieć w życiu kogoś bliskiego, to właśnie ze strony psa takie emocje się tutaj pojawiają. Szczególnie, że pies to jest to zwierzę, które nie lubi być samo, które lubi być blisko człowieka, które jest bardzo towarzyskie. No i właśnie postać robota, który przybywa do jego życia i zaczynają przeżywać niesamowite przygody, jeżdżą razem na rolkach, zwiedzają Nowy Jork i okoliczne parki, ale też pojawiają się w tej historii problemy. Okazuje się, że przyjaźń nie jedno ma imię, nie jedne sytuacje spotkają naszych bohaterów, ale pewna moc i pewna relacja, z którą tutaj mamy do czynienia, będzie najmocniejszym tematem tego filmu. To naprawdę wspaniała animacja, która pozwala nam wyobrazić sobie świat zwierząt i robotów, która odpowiada nam na pytanie, o czym mogą śnić roboty, to odpowiedź padnie na ten temat i na to pytanie na ekranie, ale przy okazji też każe się zastanowić, jakim wy byście byli zwierzątkiem, gdybyście mieszkali w tym Nowym Jorku. Ja myślę, że byłabym liskiem, liskiem, który biega po parku w stroju do joggingu i spotyka kolejne postaci. No i z tym pytaniem Was zostawiam. Bawcie się doskonale, bo to naprawdę uroczy film, a ja zapraszam Was na inne filmy w ramach festiwalu Młode Horyzonty i do zobaczenia w kinach.